Witam was tutaj, cześć, cześć wciąż i zapraszam was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4. I zanim się oduczę, tylko wam powiem, to trochę spędziłem czasu przy tym przed odcinkiem. Dzisiaj się będziemy trochę innymi rzeczami zajmować, ale tak, trochę się tu zmieniło na statku, nawet nie tak trochę. Po pierwsze mamy mapę, a po drugie mamy prawie wszystkie rzeczy nasze przeniesione z tamtąd. Prawie, ponieważ nie mamy owiec i tego typu z Majdanu. Ale ogólnie to mamy wszystko. Mamy podwójny piecyk, więc trochę lepszy. Mamy trochę paliwa, proszę bardzo, bambus. Bambusem jeszcze dzisiaj będziemy kręcić. Mamy też tutaj, proszę bardzo, wielka skrzynia z wszystkimi naszymi takimi rzeczami. Trochę przetopionego szkła, nawet nie tak trochę. Tutaj różne skrzynki, już mniej więcej sobie podskładałem wszystko, jak tutaj leży. Tu mamy bronie i takie różne narzędzia ciekawsze. Tak, tu mamy nasze mapki, trotyl, wełna i te różne rzeczy, drewno i to tyle. Tutaj na dole, tu jest póki co, są schodki, ale za chwilę wam powiem, pokażę. Na dole, o, tutaj mamy, proszę bardzo, jaka piękna, jak to się nazywa, taka mini farma, proszę bardzo. Tej farmy nie należy, na razie z niej korzystam, no bo jak możecie sobie się domyślać, po prostu nie mam zbyt dużo żarcia póki co, a coś trzeba jednak jeść. Rozwali podwójnie, ale dobra, tak czy siak. Dawaj to i tutaj też podwójnie się rozwaliło. Dobra, to się będzie dobić. Tak, jeszcze mi tutaj żadna dynia ani. To mi się nie zrobiło. Dobra, to tu zaraz wyjdziemy. To tutaj mamy nasze całe jedzenie. Przechowujemy, proszę bardzo. I tak. Jest jedna ważna rzecz. Nie chcę mi się już tutaj kręcić przy tym. Tak. Jak widzimy z nas, tu jest wszystko pięknie zrobione. Trochę masztów pododobiałem, więc to też jest ciekawe. Jak możemy sobie tutaj zobaczyć, mamy całą tam to wszystko. Tutaj drzewka, nasze bambusy. I tak, wejdźmy na górę, to wam coś wytłumaczę. W trakcie nagrywania, jak widzicie, się dosyć dużo zmieniło. Jeszcze jak odejdziemy chwilę od tego, to jeszcze więcej zrozumiecie, ile się tutaj działo. No, kolejny odcinek musiał się wydarzyć. Mamy tutaj punkt na samym szczycie, proszę bardzo, czemu by nie. I tak. Ogólnie widoczki są bardzo ładne. Oczywiście statek jeszcze wymaga tutaj paru rzeczy, jak na przykład zrobienie, poza tym, że mamy już maszty i to wszystko, to trzeba jeszcze zrobić, zawiesić żagle, więc tym będziemy się zajmować w kolejnych odcinkach, ale w międzyczasie znalazłem trójząb. Niestety nie nagrałem tego. Chciałem dla was zrobić takie symulowane nagranie, ale już stwierdziłem, nie, no dobra, chciałbym pójść spać. Więc proszę bardzo, mamy po prostu trójząb. Wspomniałem, teraz zobaczyłem, że on ma 8 attack damage. I tym trójząbem może się nawet dzisiaj pobawimy. Nie wiem, tego wam nie obiecuję. Na pewno wiem, że go mamy. I tak. Zanim będzie. Wow, ile widzę, że zrobiłeś. To tak, po pierwsze, tu się jeszcze jedna rzecz zmienia. Po pierwsze, jak widzicie, to jest przekopane. Tak, tu mamy taką wodę. To później jeszcze będzie lepiej wyglądać, ale co ważniejsze, nasz statek aktualnie już nie stoi w ziemi, tylko on teoretycznie nawet pływa. Teoretycznie, tu jest oczywiście tył. Ale jak sobie go podejrzymy od dołu, to ja tutaj dosyć dużo czasu spędziłem, ale i nie zużyłem żadnych tutaj butelek, żeby oddychać pod wodą. Teoretycznie pływamy pod wodą. Mamy tutaj jeszcze nasze wyjście takie, o, to się bardzo piękne, żeby jakoś dało się tutaj przeżyć, ale ogólnie, pomijając tutaj taki mój mały cheat, bo gdzieś będziemy musieli resztę rzeczy mieć, no to całkiem jest nieźle. Dobra, tak, płyniemy sobie, płyniemy. I płyniemy do naszego punktu dzisiaj kulminacyjnego. Na pewno widzieliście w tytule, bo na pewno od tego zacząłem przecież. W tytule jest napisane pewnie, że dzisiaj robimy farmę villagerów, a właściwie to będziemy taką farmę, gdzie będziemy ich rozmnażać wszystkich. Tak, to tym się dziś będziemy zajmować. No. Ty się przydasz, ale niekoniecznie dzisiaj. Tutaj mamy bardzo piękne. Nie mam przy sobie, nie mam przy sobie. Dużo kolorków, więc już jest całkiem nieźle. No tutaj to widzicie sami, jak to wygląda. I tak. Tutaj, jak możecie się domyślać. Pusto, tylko mamy łóżko, bo łóżka już zostawiam. Natomiast tutaj, długo też namęczyłem się, mamy trzech villagerów wystarczonych z innych zupełnie miejsc. Z tym trochę sobie nawet pohandlowałem, on tam ma nawet takie jako taki trady, ale jego niestety tutaj nie będzie. Dobra, no i tak, i tu mamy tych gości, tutaj z tym też wziąłem. Tutaj właśnie czerwony kamień chciał mi dawać, więc zainteresował mnie wręcz powiedziawszy. Ale czerwony dzisiaj mi nie będzie aż tak bardzo potrzebny. Mamy trochę emeraldów, tam wynegocjowałem z nimi. Ale do rzeczy. Dziś się zajmiemy budową takiej prostej, bardzo prostej farmy. Gdzie? Tutaj. Tutaj, zamiast tego tutaj. Ponieważ
I tak powiedzmy sobie, ta wioska jest zepsuta. No bo tutaj nic właściwie się nie dzieje. W sumie to może nawet tutaj. Tutaj z tyłu, te drzewo zaraz zetniemy, będzie nasze takie miejsce, gdzie będziemy ich tutaj rozmnażać wszystkich. I właściwie co tu dużo mówić, zaczynajmy. Jeżeli będzie więcej czasu, to zajmiemy się naszym turyzmem jeszcze. Domyślam się, że tego, że na to bym najbardziej chciał przeznaczyć miejsce, ale musimy mieć villagerów z jednej prostej przyczyny. Mamy villagerów, mamy też, możemy zrobić inne farmy, typu farma żelaza. Tutaj akurat będzie na pewno bardzo, bardzo przyjezdna. No i później też będzie można z nimi tutaj już robić jakieś tam, no wiecie, handlować. No, weźmy sobie na razie trochę marchewek. Akurat marchewki nam bardzo pięknie tutaj rosną wszędzie. Na przykład tutaj. Więc jest bardzo, bardzo zacnie. I tak, oczywiście pierwsze co trzeba będzie zrobić, to trzeba będzie pójść po wszystkie narzędzia, które będą potrzebne i których oczywiście sam nie wziąłem. Więc w sumie może od tego zacznijmy. Mamy tutaj łódkę. Ale nie, dobra, na razie tam sobie popłyniemy normalnie po ludzku. Mam ten truizon ze sobą, ale na razie go nie będę zostawiać już. Już go mam, to już z niego korzystam, tak? No, proszę bardzo, idziemy. Jak później jakąś tutaj też ścieżkę sobie zrobię, ale na razie no to widzicie, jak to tutaj się idzie, po prostu się płynie. I ja lubię sobie wpływać teraz tutaj, odkąd mamy od tej strony to najszybsza droga, to jest płynięcie pod spodem. I w sumie możemy zacząć od jednej rzeczy, którą chciałem zrobić chwilę wcześniej. Ale stwierdziłem, nie, no dobra, że włączę nagrywanie. A mianowicie, mamy coś magicznego. Co się nazywa? Poczekaj, nie to nie tutaj, to tutaj. Nie, to też nie tutaj. Nie tu. Gdzie jest to? Nie wiem, miałem trochę nici. Wiem, gdzie są nici. Pewnie tutaj wrzuciłem. O, dokładnie. Mamy coś takiego jak nić. I mamy coś takiego jak bambus. Co to nam razem daje? Ano, bardzo fajną rzecz i przydatną. I na pewno będziecie ją uwielbiać. Gdzie ona jest tylko? Nazywa się to rusztowanie. Rusztowanie ma takie fajne. To jest genialna rzecz. Swoją drogą, teraz pomyślałem, że rusztowanie trzeba będzie tutaj zainstalować zamiast tutaj tych skrzynek. I będzie trzeba je trochę przesuwać. Ale jak przesuniemy. Coś tutaj jest, no dobra. Trzeba nie trochę to przesuwać, ponieważ rusztowanie będzie koniecznie musiał tutaj wychodzić. Ale dobra. O co chodzi z rusztowaniem? Czemu ja się tak nim podekscytowałem i w ogóle? Rusztowanie to jest takie coś magicznego, że niestety potrzebny jest do niego bambus, więc na początku, jak nie mieliśmy bambusa, nie mogliśmy w to wchodzić w ogóle. Ale ponieważ mamy teoretyczny bambus, no to teoretycznie możemy się już tutaj zająć tym. I tak, to jest coś takiego magicznego jak winda. Wy tego na wersji PC, jeżeli gracie, to tego nie macie. Ja wam to z góry mówię. To jest tylko na razie na konsolach i na jakichś tam jeszcze wersjach. Zobaczcie, proszę bardzo, wchodzę w to. Przyciskam jeden przycisk. R3. O, widzicie. I macie tam, aby zejść, aby wejść. I wchodzimy. Krzyżykiem idziemy do góry, jakby to się zastanawia. Proszę bardzo, idziemy do góry. I jesteśmy na górze. To jest według mnie naprawdę wspaniałe, że to w końcu dodali coś takiego. To jest z pandami i z tym wszystkim dodaje się to, ale. Zastanawiam, czy to. O! Nawet widzę, że. Będzie mogło być tutaj pod wodą. Poczekaj, wejdźmy tutaj. Tak. Ty tu nie jesteś pod wodą. No, to korzystamy z tego. Bo rusztowanie może być podwodne. Ale widzę, że jeżeli chyba je utopimy. A ja go nie mam zamiaru topić. No bo w takim wypadku to mi tutaj o wiele bardziej przydatne będzie w ten sposób. O, dokładnie. Dawaj teraz jeszcze to. I proszę bardzo, mam piękne rusztowanie. Dobra, ale dość tutaj bawienia się rusztowaniami i tym wszystkim. Proszę bardzo, wyjdźmy z tej funkcji i tak. Kurczę, przyzwyczaiłem się bardzo, że tutaj było drewno. Teraz będę tutaj cały czas chodzić. Dobra, to tak. Kurczę, oczy mnie bolą. A ja dzisiaj przecież nie dużo siedziałem jeszcze lekconicy. Właściwie prawie nic. Na pewno co nam będzie potrzebne, to trochę szkła. Bo chciałbym mieć takie przezroczyste. Więc to będzie długa praca. Dalej, motyka na pewno, bo musimy tam całą tą przygotować. To będzie taka duża ta farma będzie. Na pewno to nam się przyda. To jest tutaj, mamy wiaderka z wodą. Woda będzie tutaj konieczna na pewno. No i możemy sobie od razu wziąć trochę drewna, bo drewno to też nie będzie. Poczekajcie, bo tak sobie próbuję przypomnieć, co tam tak właściwie jest potrzebne, ale zbytnio nie. To może nam się przydać. I drzwi. Tak, nie mogę zapomnieć oczywiście o drzwiach. Ponieważ drzwi, o dziwo, są dosyć tutaj potrzebne. Poczekaj. No, chyba możecie się domyślać, po co są drzwi potrzebne.
Były 4 sztuki, tak, bo jeżeli są 4 pary drzwi w Minecrafcie, to Minecraft już stwierdzi, a dobra, okej, okay, rozumiem, to już jest wioska. I właśnie po to nam tutaj będą 4 pary drzwi. Rusztowanie ze sobą już też weźmiemy. Jakiś tam, na razie może piasek, to trochę mamy ziemi. Ziemi mam bardzo mało, jeżeli chodzi o ziemię, to jest prawdziwy deficyt. Dobra, i za chwilę będzie noc, więc już nawet całkiem nieźle. Poczekaj, i jeszcze weźmy sobie jedną rzecz, czyli oczywiście do obcinania, bo jak już tam będziemy, to w sumie możemy się tak trochę pobawić. Dobra, ale to chyba wszystko tak właściwie. Mamy wodę, mamy to. To będzie wszystko. Dobra, prześpijmy się i idziemy to robić. Swojego ile już miałem czasu? Z 10 minut. Nie mówię wam, że dzisiaj jakiegoś villagera już znajdziemy, ale byłoby miło, gdyby już była cała farma gotowa. I swojego nawet nie jest aż tak powolna ta farma. Znaczy ja, jak na moim trybie kreatywnym to włączyłem, to faktem, że ja to włączyłem i miałem tam 4 villagerów, my będziemy mieli tam 2, bo tych 3... Jednego sobie zostawimy, tego od czerwonego ptaszku i od złota. Ale ogólnie to tak. Tego tutaj zbytnio ich nie będzie. No ma, to tak, zajmijmy się właściwie od początku. Czyli tak, nie wziąłem crafting table. Chyba go tutaj zostawiłem, dobra. No ma, to tak, ciebie zostawiłem, więc weźmy sobie skrzynkę, to się przyda i weźmy sobie tego właściwie nawet ciebie. Ty też mi się przydasz. Dobra, no i idziemy, tak. Tu będziemy sobie brać nasze surowce też przy okazji. Muszę bardzo wyżyć to. Dawaj to i dawaj to, bo będziemy musieli jakieś tam rzeczy sobie brać. No i tak właściwie to zaczyna nasz pierwszy, większy tutaj już projekt. A po pierwsze weźmy sobie tutaj, żeby to jakoś już wyglądało. Nie chodzi mi to, żebym teraz tutaj zbierał nasiona, bo to akurat już mam trochę tego. Mam tego ponad 64 czegoś, nie będę mówić z czego, więc nie, ale musimy się zająć najpierw tym, aby to po prostu było miejsce, żebym widział, co się tutaj właściwie dzieje, a nie, że mi tutaj to wszystko po prostu tak pięknie zapasło. No bo to tak, to zrobimy na początek. Tak, to możemy wyrzucić, to na pewno też możemy wyrzucić. Rusztowanie też i to też. No bo to tak, to zrobimy. Dalej, nie chcę, żebyś mi się tutaj kręciła, więc proszę bardzo. A drugą to my sobie załatwimy profesjonalnie. Patrzcie na to, patrzcie na to. Patrzcie na mistrza trójzęba. Ej, ty, nie ruszaj się. Patrzcie, jak pięknie. Patrzcie to, patrzcie i się uczcie. Znaczy, ja tam kiedyś bawiłem się chwilę trójzębem, ale nie tak długo i to było na wersji PC. Możecie się domyślać, dlaczego on ma PC, a nie tutaj, bo nie sądzimy, że tutaj to jest. Dobra, to tak, mamy przygotowaną ogólnie platformę startową, jak widzicie. Chciałbym to tak zrobić, żeby to nie było zbytnio na poziomu oczu. W sensie, żebyśmy widzieli ich, ale z góry. W skrócie musimy trochę wykopać ziemi. No i tu się zaczyna nasza zabawa. Dobra, to wam umilę. Zrobię jakiegoś tam timelapsa z muzyczką, może niekoniecznie nim gadać. Ale żebyście mieli to trochę przyspieszone, bo wiadomo, każdy człowiek podobno szanuje swój czas, więc do dzieła. Chwila. Włączmy timelapsa.
Dobrze, jak tutaj widzicie, wykopałem tutaj całkiem znaczny, no powiedzmy, wykopałem coś, dzięki czemu mam trochę gitka, to jest najważniejsze dla mnie. I teraz tak, co jest rzeczą kolejną ważną? Równo na środku, jak widzieliście, tutaj odmierzyłem, jest jedno miejsce na środku i później od niego w każdą stronę są 4 bloki, plus jeden jeszcze ekstra, czyli łącznie jest 5. I teraz tak, od tego środkowego, gdzieś sobie tutaj postawiłem ten piniek, zostawiamy sobie tutaj jedną dziurkę, aby było już mniej więcej wiadomo. I teraz tak, musimy wykopać sobie tutaj teraz dookoła tą całą strefę jeszcze dookoła. Jak widzieliście, mi się skończyła łopata, więc uważajcie, bo wam to na pewno się też przytrafi. Jak to, że za chwilę się robi noc. Czekajcie, w ogóle nie zapomniałem o najważniejszej rzeczy. A jak już tutaj korzystam z paru udoskonaleń dzięki jednej z aktualizacji. Poczekajcie, chodźmy, hop, hop, hop. I tutaj mamy magiczne narzędzie, które się zbie... Nie chodziło. Rusztowanie, proszę bardzo. I ja tu będę normalnie wchodzić, a nie się tutaj męczyć. Proszę bardzo. Oj, ty, trochę za dużo. Akurat rusztowanie można stawiać niezależnie od siebie, jak wysoko chcecie. Dobra, prześpimy się i lecimy dalej. Jest dni w Minecrafcie. Co ty byś chciał robić? Są krótkie. Ale widzieliście, gdzie on poszedł. Oczywiście. Do naszych villagerów. Ty, won, od nich. Daj mi moją muszlę i won, bo ja chcę się przespać. Czemu nie mogę jeszcze spać? No, mogę spać. Przekazujemy muszlę. Znaczy, no, skoro no, czyli muszlę. Dobra, wy tam żyjecie? Żyjecie, świetnie. I bardzo dobrze, bo to chciałbym usłyszeć, żebyście mi tutaj nie umarli przypadkiem po cichu. To byłoby najgorsze. Dobra, to tak jak mówiłem. A, ja tam widzę jakieś żelazo. To mi się przyda akurat. Na pewno, tutaj jak za chwilę skończy... A nie, nie mam tutaj cygary żadnego. Dobra, tak czy siak. Trzeba wykopać tutaj rów dookoła. Tędy będą nasze małe villagery odpływać. W sensie, z tą będziemy je zabierać. I tak, zanim... To i owo, no to... Niestety jestem zobowiązany do tego, żeby to zabrać. O, dokładnie, tu jest jeszcze więcej. I jeszcze. Dobra, tyle mi wystarczy już, naprawdę. 3... Normalnie taki daj. No właśnie tego po to są nam villagery. Dobra, no i tak, tu mamy od środka. Teraz tak, to musi być oczywiście wszystko nasza ziemia. Tak zwany dirt. No, mamy dirta. I teraz tak, tu dziurka. Na każdym rogu robimy sobie dziurkę. Tak, od każdego tutaj trochę oddalone, proszę bardzo. I tutaj wstawiamy wodę. Tak, od razu woda. Oczywiście ja jestem ambitny, więc nie wziąłem sobie, nie stworzyłem nieskończonego źródełka. Jeszcze poczekaj, zróbmy sobie nieskończone źródełko. Źle chciałem zrobić, dobra. Proszę bardzo, nieskończone źródełko. Raz, dwa, na środku nie stawiamy, na środku żeby nie było. Ja tutaj na środku zostawiłem w innym celu, to tutaj na dole. To jest tam opcja, żeby wyłączyć farmę. Nie wiem, czy to nam będzie potrzebne, ale jakby coś jest coś takiego. Dobra, no i tu mamy już to całkiem nieźle. Teraz najważniejsze, sobie bierzemy naszą motykę i dajemy po całości, tutaj musimy to rozplantować. Zobaczymy teraz, czy wszystko powinno być w tacy. W skrócie powinniśmy mieć... Czekaj, to sobie zabierzmy i to sobie zabierzmy, żeby mi tutaj ta woda nie latała. Zabieraj. Dobra, i teraz w teorii wszystko tutaj już powinno być zrobione idealnie. I powinny wszystkie nam tutaj się zrobić tak, aby tutaj się to idealnie tutaj... No widzę, zresztą widzicie sami, o co mi chodzi. Po prostu ziemia była pod uprawę idealna. No wiecie, jesteście z Polski, to raczej tak sądzę, więc wiecie, o co chodzi. No chyba, że nam się skończy motyka. To jest inny problem, który może być faktycznie jakimś problemem. No ma to poczekaj, skoro motyka mi się skończyła, to sobie zróbmy kamienną. No dobra. No tego się nie spodziewam, powiem wam szczerze. Ciekawe, czy strzałką bym mógł schodzić. No a tym się za chwilę zajmę, zastanowię tak właściwie. I oczywiście, no ma to za chwilę się nawet zastanowię, ponieważ potrzebne jest nam rusztowanie. Znowu, widzicie, niby takie mało przydatne narzędzie, te rusztowanie, a jednak... Okej. Nie, nie można strzałką dół. Okej, dobra. Dobrze widzieć. Dobra, no i tak, teraz tutaj musimy sobie zejść. Mamy sobie te drzwi. Mam, dobra. I jeszcze zanim to bierzemy sobie, klikamy tutaj, proszę bardzo, i stawiamy sobie w każde te miejsce
takie oto proszę bardzo, jak to się nazywa, czekaj, właz, aby nam tutaj nie wpadały nasze villagery, jak będą później sobie tutaj chodzić po tym wszystkim i będą nam przeszczęśliwe, że żyją w siódmym niebie. Dobra, teraz tak, schodzimy sobie tutaj trochę w dół. Dajmy sobie tu pochodnie, bo to będzie trochę nam potrzebne. A nie, czekaj, jeszcze jeden w dół. O, do głowy, dobra. I tu pochodnia, i tak to wyrzuć. Dawaj mi tutaj nasze drzwi. I teraz ciach, ciach, ciach i ciach. Dobra. Powinniśmy mieć trzy bloki do góry. Są trzy bloki do góry. To jest dosyć ważne, tak jak pamiętam. Nie wiem, ja się nie znam tak. Ja tylko tutaj nagrywam. I teraz tak, musimy. Czy możemy na tym postawić? Na tym nie możemy. To jak ja kurczę stąd wyjdę, że. Okej, okay, dobra, to na pewno nie był dobry pomysł. Nie lubicie tego dzieci w domu. Nie lubicie niczego, co ja robię. W takim wypadku musimy wyjść stąd drogą mniej rekomendowaną, powiem tak. Czyli, dobra. Dobra, poczekaj, daj mi tego kobla. Jak już tutaj, tak, tu by się przydało, żeby nie było wolnych przestrzeni i raczej, żeby miejsca tutaj były pozajmowane. Jak najlepiej, dobra. Poczekaj, daj to. I teraz tak, stąd. Nie, dobra, tu muszą mieć drzwi dostęp do światła, więc też tego nie możemy zrobić. Dobra, zrobimy tak, teraz weźmiemy sobie to i motykę, którą zostawiłem przed chwilą na górze. Po co ja zostawiam rzeczy na górze? I się zacząłem zastanawiać. Bo teraz to wszystko tracę i jeszcze mi tutaj czas ekstra nawija. Ja wiem, że tam wy macie trochę tego przyspieszonego i tak dalej, ale. Czemu tutaj to. To jest ciekawe, bo ja tutaj przecież się wszędzie kliknąłem. Jest tutaj woda, tak? Czy nie ma tutaj wody? No a teraz zobaczymy. Wydaje mi się, że to powinno działać. Ewentualnie to musi być trochę wyżej może. W sensie, że na tym. I na tym. I czekaj. Nie. Nie, dobra, teraz to już przesadziłem. To wywal, to wywal. To podnieś. Nie, to tak nie powinno wyglądać. Ale dobra. Zróbmy więc tak jak to chyba gra prosi. W sensie, że to musi być trochę wyżej. Teraz nad tym, dobra, to podnoś i to wywal i wszyscy będą przeszczęśliwi. No dobra, to taki drobna tutaj zmianka, no niestety jednak gra jest ta gra, czyli upośledzona, więc musimy do niej się dostosować, więc proszę bardzo, wywal to, dawaj to, dobra, no i teraz już powinno bez żadnych tutaj według mnie skrupułów działać ta nasza cała farma. Chociaż to dziwne, bo w trybie kreatywnym wszystko działało idealnie. Natomiast na pewno tutaj możemy sobie postawić to. Dobra. I teraz tak, dzięki temu, że tak postawiliśmy. Okay. Mam za dużo rzeczy w ręce. Możemy sobie w teorii stawić nad głową i cały czas będziemy żyć. Okay, pokaż. O, dokładnie. Możemy przejść nad tym i cały czas żyjemy. To się najbardziej liczy dla villagerów, żeby oni cały czas żyli. Znaczy, to w sensie dla nas się liczy, nie dla nich. Bez urazy dla villagerów oczywiście. Tak, stąd wpuścimy sobie nasze źródło wody. Którego oczywiście nie mamy znowu tego nieskończonego. Źródło wody, które nam tutaj jest akurat jeden z bardziej potrzebnych. No tak, tu sobie zróbmy to źródełko. Po co ja robię źródełko, jak jestem obok oceanu? Czy ktoś mi to wytłumaczy kiedyś? Czy ktoś mi to po prostu kiedyś wytłumaczy? Czemu jestem. Nie, dobra, bo za daleko się posuniemy i będę mieć jeszcze jakiś z tego problem. Dobra, tak, po pierwsze to powinno być niżej. O jeden blok w dół. Dobra, to tak, mniej więcej to co wam wytłumaczę. Teraz wam puszczę kolejny timelapse. Tutaj do tego miejsca mają spływać wszyscy villagerzy z tego naszego tutaj całego pięknego środka do tego kąta. Albo nie, dobra. Zróbmy od tego kąta. Będą wszyscy spływać, proszę bardzo, tu sobie postawimy już wodę, do tego rogu i później ich będziemy tam wysyłać, póki co na dole, później może gdzieś tam na górę. Dobra, szybki timelapsik, powiedzmy.
No i teraz tak jak tutaj widzicie, już nasza woda tutaj płynie, płynie, wszystko co byśmy tutaj wrzucili, teraz będzie płynąć tu. No właśnie, to jeszcze zapomniałem tutaj to zakryć, tylko poczekajcie, zakryję i pokażę wam, o co tutaj chodzi, bo tutaj widzicie, trochę już więcej tam kręciłem się, niż to co wam mówiłem. To oni płyną tutaj, 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 na razie tego domku, gdzie tutaj są nasze, o, widzicie? I jak sobie zejdziemy właśnie tym naszym rusztowaniem magicznym tutaj na dół, poczekajcie, kamera. Tutaj oni będą wszyscy spływać i tu mam takie miejsce, z którego będzie można łatwo ich zebrać na jakiś, nie wiem, wagonik czy łódkę, jak kto woli. Tu właśnie jeszcze mam specjalnie niewykończone miejsce, tutaj trochę tam coś zrobiłem, żeby to już takie jako w miarę wyglądało. Natomiast tak, teraz zostały nam jeszcze parę rzeczy. To nie jest tak, że już możemy tam rzucić widgetów. Nie. Ale już jesteśmy niedaleko. Tak, powiem tyle, że jesteśmy już naprawdę niedaleko. Jak macie już jesteście przed na takim etapie. Ja jestem już zadowolony, że jestem na takim etapie. Bierzemy sobie. Na pewno nie robicie czegoś takiego. Robicie sobie coś takiego. Musi być jeden odstęp. Jeden odstęp od każdej strony i dziura na dole. To jest ważne, dziura na dole. Z tego tutaj jeszcze jak widzicie jest oświetlenie, ja tego wam nie mówiłem. Oświetlcie to też tak, żeby tamte. Wiem, że potwory się nie. W wodzie raczej nie spełnią z tego co mi się kojarzy, ale jak jakieś bugi się pojawią czy coś, to wiecie jak zębiaki reagują na villagerów i tak dalej, więc proszę bardzo, zróbcie lepiej tak jak ja tutaj i teraz tak, nie, to nie tutaj, to tak samo nie tutaj, tutaj nie mam żadnego stylistacza czy coś, więc proszę bardzo. I tak, jak jesteście już na takim etapie, no ja niestety nic więcej tutaj nie mogę zrobić, ale to za chwilę zamkniemy, to pozostaje tutaj tylko i wyłącznie jedna rzecz, wrzucić villagerów. Więc teoretycznie to możemy. Nie, no bo to sobie zostawmy. I później, jak ich już tutaj wrzucimy, dookoła, tutaj na górze, na całej górze, trzeba będzie. Ja nie mogę, ja tego szkła malnuję. Trzeba to będzie wziąć dookoła szkłem. I teraz tak. Jak najprościej, ja ich tutaj wszystkich zebrałem, tych widgetów. No, chyba to nie jest takie trudne do przemyślenia. Mam tutaj łódkę. I tą orzem oto łódką, ja tych wszystkich idiotów. Kulturalnie powiem mi po prostu idiotów. Po prostu, żeby nie było, po prostu. Ich tutaj trzeba po prostu przewieźć. I my teraz tym się zajmiemy. Prosto i wyraźnie, więc. Ja to najpierw zupełnie wszystko z szkłem. Z tego co widzę, już jest nawet to szkło źle zrobione, bo musi to być jeden poziom niżej. Ale dobra, zdobę to i widzimy się za chwilę znowu. Teraz najważniejsze tutaj, co widzicie. Ja sobie tutaj zostawiłem akurat zajście. I czemu tutaj mam drzwiczki? Ponieważ żyjemy w 1.13, czyli z topielcami. Topielcy bardzo lubią jak nasze, jak też nasz tutaj złych tutaj potworów. O to się zajmować wiadomo czym. I tak, pierwsze co trzeba zrobić, o czym zapomniałem zrobić to wcześniej właściwie, to jest wszędzie posadzić nasze magiczne tutaj te marchewki i wtedy one tutaj będą się po prostu rozwijać gdziekolwiek popadnie i to powinniśmy teoretycznie zrobić jako pierwsze, ale zapomniałem o tym, a poza tym villager nasz tutaj i tak miał coś tam w sobie, bo coś tam w sumie mu dałem, więc dopóki nie stanie się coś takiego, to on teoretycznie nic nie powinien robić. Tak, ja tu widzę, że on trochę podskakuje, ale ja tutaj wszystkie swoje marchewki zużyję, to też mi się nie podoba.
No nie, spokojnie, trochę na górę też. Dobra, no i teraz, teoretycznie, jeżeli mi się by udało stąd jakoś po ludzku wyjść, to niestety trzeba tam u nich zostawić, jak to się mówi, celu święte środki. Dobra, to zostawiamy i dawaj mi tutaj szybę. I proszę bardzo, oni teraz teoretycznie powinni zacząć się już tutaj zajmować sobą. O ile to jest prawda i o ile to tak zacznie działać, nie wiem. Znaczy, wiem, że tak ma, że tak normalnie powinno to wyglądać. Natomiast, czy nasze villagery się tym zajmą, no to tego już wam nie powiem. Dobra, jedną, jeszcze jedną rzecz, ostatnią rzecz, bo już tutaj tak nie skończyliśmy. Sobie zrobimy, może jeszcze. Miejsce do naszego tutaj obserwacji. Takie magiczne tutaj szklane coś. Takie pudełko. Ponieważ mamy teraz nasze tutaj, proszę bardzo, rusztowanie, to możemy trochę to prościej zrobić, po prostu dalej teraz do góry i będziemy wchodzić przez rusztowanie i będziemy sobie mogli tutaj na nich sobie pięknie patrzeć. A jak ten zombiak tutaj, który na pewno by chętnie tam do nich skoczył, bym powiedział wręcz. On na pewno by do nich chętnie skoczył. Dobra, ja tu widzę, że oni się tutaj świetnie bawią. Jedyne co faktycznie tutaj będzie dla mnie problemem teraz, jeżeli bym chciał tutaj zostać na dłuższą metę, to jest to, że to jest, że w teorii jest coś takiego jak Phantom, nie wiem jak to się nazywa po polsku, wybaczcie mi, naprawdę ja mało gram w polskiej wersji. On może się teoretycznie tutaj gdzieś zespić i wtedy mnie atakuje. No, jeżeli zestawiasz wszystkie swoje rzeczy gdzieś obok, to nie będzie źle. Dobrze, jeżeli nie. Ale tak, to możemy teoretycznie zabrać. Na moim zagadku jest 51 minuta odcinka. Dla was pewnie jest około 30, więc sądzę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Nasz villager na pewno działa, tak mi się myślę i wydaje. Chociaż nie jest to idealne. Ponieważ tak jak mówiłem, ta woda coś się trochę popsuła, zepsuła i tak dalej. Ale ogólnie pomijając tą wodę i to, że on tu skacze... On skacze przez to, że nie może tego dotrzeć. Ja nie mogę. Już wiem, o co chodzi. Słuchaj, ten domek trochę zepsuliśmy, poczekaj. Naprawmy ten domek, dobra. I naprawimy tą jedną ostatnią rzecz, bo rzeczywiście to może być faktycznie problem, że on nie może tego dotrzeć, bo ja widzę, jak on tam podskakuje. To znaczy, że on tam chciałby dotrzeć, ale nie może. Dobra. No dobra, to sobie zróbmy już taki pseudo ten domek. Poczekaj, wejdźmy do środka już. Naprawmy. Jednego, jak widzicie, sobie zestawiliśmy villagera. On jest tutaj do na razie takiego późniejszej już zabawy. Ale jest, jakby coś, tak? Proszę bardzo. Dobra, no i tak, musimy, aby to zrobić, pójść do naszej chatki. I mam nadzieję, że trochę nam zostało, ponieważ my tutaj oczywiście dużo podróżowaliśmy po naszych tutaj wszystkich tych światach i tak dalej. I mamy bardzo rzecz tutaj zazwyczaj się unika. Zazwyczaj to się po prostu gdzieś zostawia, wyrzuca albo po prostu. No bo w sumie też się nie dziwię, ale w takim miejscu to będzie idealne narzędzie, które nam się tutaj po prostu idealnie przyda, więc musimy sobie po to dopłynąć. Dopłynąć, przespać się i to zrobimy i kończymy dzisiejszy odcinek. To muszę zrobić, ale nie wiem, czy mi się to uda zrobić dzisiaj jeszcze. Tak, to sobie dorzućmy. Poczekaj, to jest tutaj. To leci tutaj. To leci, patrzcie, wyrzucamy nasze tutaj rudę żelaza i to się już tutaj z wszystkim zajmie. To wrzucamy tu, to wrzucamy tu, to wrzucamy tu. Nie, dobra, to jeszcze weźmiemy, bo to się nam tutaj za chwilę przyda. Ziemię wrzucamy tutaj, tutaj, trochę zostawmy sobie. Kobla też wrzucamy tutaj, dobra, trochę zostawmy. Dobra, ja ogólnie wszystko jest dobrze, ale tak, po co ja tutaj przydam? Przydam, bo tutaj dziwne... Wiem, bo przydam. Przytem, bo to bardzo irytujące coś. Tutaj pewnie wrzucimy jako do śliny. O, dokładnie, mamy 3. To się nazywa Lilia. Mamy niestety 3, a potrzebujemy 4. No dobra, zobaczymy, zobaczymy, co się da zrobić. Miejmy nadzieję, że nie będzie taki duży problem. Skoro mamy 3, a potrzebujemy 4. Gdzie mogą być Lilie? No nie wiem. Tak, tak na teraz, tak z głowy, to ja ci nie powiem, panie. Ale na pewno... Nie w tym miejscu akurat, gdzie ja teraz jestem. Tak, to jest pewne. Słuchaj, tutaj już trochę rybek się zaczyna powoli pojawiać. Kolorowców co prawda tutaj nie widziałem jeszcze, ale... Ale i tak jest całkiem nieźle.
Tak, jakbyśmy znaleźli linię teraz, jeszcze jedną, ostatnią, to byłoby po prostu bosko. Ale doskonale wiem, że tutaj nigdzie jej raczej nie powinno być, bo to nie jest ten biom. No, mam tutaj też takie kotki. Ale tak, to jest takie coś, co po prostu jest tutaj na wodzie, co nie, i to takie pływa. Jakbyście znaleźli to, wiecie, to wam się na pewno przyda kiedyś, prędzej czy później. Teraz tak, poczekajcie, bo muszę przejść przez ten bambus. A to nie należy zazwyczaj do najprostszych rzeczy na świecie. No i teraz tak, mamy tutaj nasze miejsce z tego, no właśnie. I teraz tak, musimy tutaj jakoś zejść. Dobra, mogę zrzucić, mogę spaść. Świetnie. Mogę spaść i... Poczekaj, gdzie jest nasze ukochane narzędzie? Tutaj się zwie motyka. Dobra, proszę bardzo. I teraz tak. Ciebie bardzo irytuje na pewno to, więc ja ci to wywalę. Czekaj, mamy tutaj przecież coś takiego. O, dokładnie. Ja wywalę te wszystkie, te trzy. I tyle. Wstawię lilię tam, gdzie mogę, a w pozostałych na to po prostu będą mieli problem. Będą musieli wychodzić normalnie po ludzku. A tak po prostu, jeżeli jest lilia, jak widzicie, proszę bardzo, wstawiam. Po prostu po tym przychodzi i nie ma żadnego problemu. Gra też nie ma przy tym problemu i to jest chyba jednak najważniejsze. Dobra, no i teraz tak, musimy jakoś tu wejść z powrotem na górę. Okej, dobra. Mamy trochę ziemi, nie widziałem szkła. To nie jest najlepsza wiadomość, że nie widziałem, że są szkła. Poraga, weźmy sobie drabinkę, jedną drabinkę. O, idealnie, wskoczymy. Ciach, ciach i na razie ciach i lecimy. Dobra, oni tutaj są zachwyceni sami sobą, więc to też jest bardzo dobre. Nie mam tutaj, że są żadnej... Nie mam nic ciekawego. Dobra, to sobie na pewno weźmiemy. I tak, to tyle. Ty, gościu, ani mi się waży tutaj, do kogo podchodzić tutaj. Oni powoli się tutaj będą sobą zajmować i może w kolejnym odcinku zobaczymy już jakichś tutaj młodych czy coś. Młodych, kurczę. Usłyszy mój nauczyciel. Ja sobie tutaj kończę z wami odcinek. Poczekajcie, o Boże. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i jeżeli tak, zostawcie ogódę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiejszy taki trochę inny odcinek. Ale kolejny nie mam tego pojęcia, czy się powie za tydzień, czy za dwa, czy za trzy. Dobra. Cześć!